Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w gierce Retropolis, która nie wiadomo czemu zakończyła. Dobra, mniejsza o to. Jak widać, jest wszystko w porządku, dobra. Więc tak, dzisiejszy epizod gramy kupcem. Próbujemy zdobyć kilka achievementów. Po pierwsze, wygrać im tutaj, czyli w lesie. Po drugie, wygrać bez używania jednostek dystansowych. I po trzecie, spróbować wygrać bez ulepszania kart. Robimy to na zerówce, bo ja jakoś tak się nie czuję dzisiaj na wielkie wyzwania. Więc tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Może będzie dobrze, może będzie fatalnie. Ale niech się dzieje, wola. Nie, bo z nią zawsze zgadzać trzeba, jak to ktoś kiedyś powiedział. A konkretnie mówiąc, była to bodajże jedna z postaci z Zemsty? Chyba. Jestem pewien, powiem szczerze, dawno. Dawno czytałem jako tylko Zemstę. A, pamięć mam kiepską do tego typu rzeczy, więc no. Dobra, ale mniejsza z tym. Nie, nie zrobiliście mi tego, strażnicy. Nie dostaniecie się. O, szybciej sera chcę rzucić. Dobra. Swoją drogą, strasznie długo trzeba czekać tutaj na jakiegokolwiek wroga, aż takie dziwne się to robi. Perspektywy kogoś, kto już gra na 13 ostatnio. Tam sobie gram na 13? Tak, tak, budowniczy chyba był na 13. Definitywnie był, bo nie udało się przejść 13, nie mam 14 dostępnej, a budowniczą przecież ostatnio mieliśmy ten porażkę, więc no. Mniejsza o to. Dobra, co tu mamy? Domek, ulepszenie domku i złoto. Oczywiście, że domek. Kolejnego strażnika, czy jest to potrzebne? Nie sądzę, ale dobra, do bezpieczeństwa dostawy trzeciego. Tak, zboże, serek. I pieniądze się po prostu namnażałem. I dobra, muszę pamiętać, żadnych ulepszonych kart, wszystko na podstawowym. I dobrze, mamy mur, oczywiście, że wezmę robotnika. Kolejny strażnik nocny, no, nie wiem. Naprawa. Może być dobrym wyborem. I tak, to tyle. Robotnika dostawię, bo nie są już permanentni, więc nie jest to może najlepsza opcja, ale przynajmniej będę miał już mały rozwój oddziału, który może potem będzie elitą, elit. Będziemy mi bronić wszystkiego. I teraz tak, konwój. O, fajne, ale tracimy sobie złoto, więc nie. To jest bardzo dobre, moim zdaniem. Więc tak, to wezmę i teraz kwatermistrz albo trzy domy. Kwatermistrz. Mogę też mi próbować, wiecie, grać tylko na nim, ale no nie będę aż takim wariatem na obecny moment. Akwatermistrz też dobry wybór, bo wszystkie po prostu moje karty służby będą tańsze. Moich najemników. Przez co tak de facto po prostu będziemy mogli mieć łatwiej olbrzymią armię, która nic nas nie obciąża, jeśli chodzi o ilość mieszkańców miejskich. A dobra, jednego tutaj, tego takiego też. Nie, tego nie wrzucę. Nie. Nie dam się złapać na twoje proste sztuczki, bro. Dobra, odrzucamy jedną kartę. Dla delikatnego zastrzyku gotówki. Ja to sojemy. I chciałem już mówić, że poproszę coś, co będę mógł zagrać. Piskowego najlepiej. No ale niestety nie ma. Więc ta dwójka musiałaby sama sobie poradzić. Nie idzie tu raczej tyle wrogów, żeby to miało być wielkim problemem, ale. O, dobra, mamy to. No, teraz już definitywnie będzie dobrze. Hej, patrz, jak mi szybko podajmy. Wrogowie są po prostu słabi. A, więcej niż 10 fal. Dziwne, wydawało mi się, że ostatnio mieliśmy więcej fal. Teraz tak, domek albo poziom przywódcy. Poziom przywódcy. Jako, że rozgrywka będzie w miarę łatwa, to mogę spróbować też osiągnąć kolejny sukces, że tak nazwę. Czyli takie osiągnięcie to chyba było, żeby zdobyć 10 poziom przywódcy w grze. Dobra, dawaj to więcej gotówki. Niech idą szybciej. I tak mam tutaj ciszę i spokój względem tego, co było wcześniej. A to tak, to tak, to tak. No, i w sumie dla naszego sukcesu teraz głównym kluczem jest to, żeby ciągle jakieś prace trwały. Bo każda wykonana praca wzmacnia naszych robotników, jak tako. No, nieźle. Tutaj mamy
kupiłem już na emeryturę, więc tak, tak. Dostawiam tutaj jednego, po czemu nie? Terek, zwierzęta gospodarcze w ten sposób, czy tam, nie, nawet nie wiem, co się nazywało do końca. Ale dobra, dajemy sobie radę. I tak, niestety nie jest to dobry wybór, ale idziemy dalej za ciosem, próbujemy pozyskać monarchię. I okej, to jest super, ale tutaj służby i jeszcze leczenie, no służba i leczenie. To jest ideolo. Ideolo po prostu tego, czego potrzebujemy. Tak, tak, tak. To prawda nie przedłuży nam to życia z działu zbyt mocno. Ale zawsze można próbować. O, i co my tu mamy? Dobra. To wezmę. Dodatkowe takie też się przyda. Najemnika wezmę. Powielać tych dwóch nie chcę. Też może dobrym pomysłem byłby powielenie tak później. Z perspektywy tego, że nie będziemy niczego ulepszać. Bo... na razie po prostu nie chcę. Gospoda tutaj. Murek tutaj. I w sumie właśnie jeszcze moglibyśmy spróbować też dobudować się aż do granicy. Mapy. Nie wiem, jakby to miało zadziałać. Okej, widzę, że już zwierząt gospodarczych czy tam... Dobra, tej karty po prostu nie da się oszukać. Jak się zagra bez innej, to odwrócenie następuje z tego, jak to się nazywa, z następnego dobrania dopiero. Okej, dobra, tutaj wyrzucamy dwie karty, dostajemy serek, który też wyrzucimy, ale dobra. Następne 10 sekund. Jeden jeszcze już zakończoną służbę, kości, albo... wino, którym mogę spić moją armię. Piękna opcja. Ale z tych wszystkich... to byłoby najlepsze, jeśli widział, że dużo najemników ma zrezygnować z roboty niedługo, to po prostu rzucę co i będzie spokój. Jednego robotnika można tutaj, tak. I no niestety przegapiłem jedną kazę darmowego mistura. Ale tak, będziemy ich obserwować dokładniej. Czy tutaj jest ktoś na skraju służby? Chyba jeszcze nie. Okej. Jest już jeden. Odpalimy to już teraz na wszelki wielki. I dobra, udało się jednego mistrza rozgarnąć. Nawet jeśli to tylko jest jeden, to zawsze sukces, moim zdaniem. Zostawiam też tutaj. I niech będzie duży damy, tak. Tak. Mhm. Okej. Sytuacja wydaje się być miarę opanowana. O, niestety uciekł. Bez zauważenia. Okej, okay, tutaj najemnik zaraz straci służbę. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze pod wpływem tej karty. Ekspansja terytorium albo tańsze karty u kupca. Tańsze karty u kupca. Dobra, szybko. Pal najemnik. Dziękuję bardzo. I chyba tutaj też ktoś zrezygnował, co daje nam podwójny benefit. Więc super sprawa. O, zwierzęta gospodarcze na serek. Tak, tak. Miód. Pitny. Niech trochę ich tutaj podleczy. Sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo. Ja nadal nie chcę wydawać pieniędzy na przetasowanie, co może być sporym błądem. Ale tak. O. Mur obronny albo dwóch mistrzów. Wezmę dwóch mistrzów. Mur oczywiście też fajna rzecz. No jednak mistrzury ważniejsze, pizza. No to sprzedajemy za dodatkowe profity. I dużo tego. Ale biją naprawdę mało. Względem tego, do czego przywykłem. Sobie to zniszczą pojedyncze te miody pitne i... armia po prostu nie zginie. Bo nie ma jak. Okej, dobra. Tu mam dwóch robotników i dwóch najemników. Tutaj czterech robotników. Bo jakoś to powinno się wyrównać. Nikcie karty, dom albo rozbudowa. Wezmę rozbudowę, szczerze. Mam taki jeden budynek, który z chęcią bym ulepszył. Dobra. Do widzenia, serek. I co, tym razem będą właśnie już problemy. Tutaj mamy 5. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Tutaj jeszcze dostanę delikatne wsparcie na wszelki wielki. A, oni po prostu biegną po to, żeby rozwalić mur. Mhm.
No nieciekawie, ale mniejsza z tym. Co my tu mamy? Wyprzedaż. Szczurnia. Z tych opcji szczurnia i mur. Oraz gromadzenie. Więcej gromadzenia zawsze się przyda. Dobra. Jeszcze coś takiego szczególnie potrzebnego? Nie. Oczywiście mogą przedłużyć czas urzędowania, ale tak tego nie czuję. No, szybko naprawcie. Jeszcze jest czas. Tutaj ich tak podleczcie, dorzucimy robotnika, tak. I jako, że mur tu jest ledwo żywy, to tutaj dostaniecie też sobie właśnie przedłużenie. Idźcie tam. Tutaj jest jeszcze dobrze, to tak. Wrzucić karty? Nie, przywódcy oczywiście. Szczurnie, mamy dużo gotówki, więc mogę dostawić od razu. To tak, tak. Zboże oczywiście. Zwierzęta tutaj na gromadzenie. Niech będzie, może dostanę coś fajnego. Dostałem zgromadzenie, gromadzenie. Oczywiście. Co innego mogłem dostać. Żeby nie było, nie narzekam, bo w sumie części na tym były te wszystkie gromadzenia. Żeby właśnie móc ich używać non-stop. Kiedy tylko się pojawią. Ewentualnie zawsze jako szybki zastrzyk gotówki, prawie że darmowy. Chociaż widzę, że gotówki nie brakuje, więc wie. Nie będę musiał się tym wszystkim przejmować raczej, aż tak bardzo. Tutaj mamy dwóch robotników, tam mamy pięciu. Dobra, tutaj definitywnie trzeba robotników dostawić. Tak, tak. Jakiś komuś kończy mowa? Nie. Tutaj oczywiście, że się kończy, więc szybko to widzę. Darmowy mieszczur, super. Dobra robota. Gwiazdy, czuł, że to wyłapałeś. Oj, teraz... Super doradca, ale... Ja idę na koronację. Gdzieś miałem mój po prostu spis. Przyczynowo skutkowy, tak nazwę, więc... Stawiam to w tym formacie. Nie będę się po prostu poddawał. Jeśli czegoś mi gdzieś zabraknie, to będę szukał na necie nawet, jeśli trzeba. Informacji, która to była ścieżka. Ale ja to po prostu muszę zrobić. Dobra, tutaj to oczywiście, żeby było lepiej. Naprawa na nasz jedny murek, który prawie został wysadzony. Tak, tutaj przedłużamy umowę. Tyle, na ile można. Przedłużamy jeszcze bardziej umowę przy życiu gospody. I w sumie mamy już prawie wystarczająco materiałów na to, żeby mieć niemalże wieczne usługi u nich. Ale dobra, mówię niemalże, bo oczywiście to wszystko może się skończyć. I teraz tak, tak, tak. Serek, do widzenia. Zaraz zobaczymy, co dalej. Dobra, wybaczcie krótkie cięcie, jak zwykle. Musieli mnie wołać w takim momencie. No, dobra, tutaj tak. Szybko podleczyć, żeby nie było strat na moralach ekipy. Umarł chyba ktoś? Tak, niestety. Albo odszedł już po prostu na emeryturę. To taka ewentualność też zawsze jest. Nie, giną. Niestety. Zresztą akurat można było się spodziewać. Oni nie będą nieśmiertelni. Po prostu. Okej, okay, plus do ataku. Lepsze nie ekspresja, oczywiście, plus do ataku. Idę znowu od jednej strony. Teraz już łasice, więc będzie trochę ciężej. Więc tak, tak. Napój z miodu. Napój z miodu. Tak. Oczywiście zboże. Bo jak zapewne to pamiętacie, każde zboże daje opcję po prostu. Wzmocnienia robotników. I tutaj się gdzieś zaraz, nie, jeszcze nie teraz, ale niedługo będzie kończył układ, tak, tak, i teraz to. I co my tu mamy? O, mur kolejny oczywiście. Owoce, niby zajmują dwóch, ale tak, bardzo fajne. I zatrudnienie. Dobra. Nie jest to najlepsza opcja, ale może dzięki temu będę miał po prostu jakiekolwiek szanse sobie poradzić z tym nadciąga. To wyrzucimy za ten niewielki procent. To tutaj. Owocek, zatrudnienie. Ja jaki ze mnie głupek. Użyłem zatrudnienia i od razu klikłem. Serce złoto, nie mam wyboru, dobra. Jaka ze mnie lama, od razu przetasowałem. Chociaż nie chciałem tego robić. Ej, no cóż. Potrafię. Potrafię tak tylko ja. Grasant.
służba. Kiedy wysyłana, minus 1 max plus za każdy koszt tej karty. No tak, oni. A co ci się stało? A, koszt kart wojskowych, no tak. Zapomniałem, że mamy tu coś, co tam obniża te koszty. Ale dobra, mamy grasantów, to też się liczy, to są dosyć potężni wojownicy. Dobra, jakieś nowe wydarzenie, to zaraz się wyłuknie. O, przekaż kartę. Mamy jakąś do oddania? No, mam głównie pospolite, tylko grasant jest lepszej jakości, ale nie chcę go tracić. Strażników za 30 zł też można. Oczywiście nie jest to transakcja jakaś szczególnie dobra, ale chcę tam mam marudzić zawsze cokolwiek to jest. Dobra, teraz na spokojnie. Tutaj robotnika, bo trzeba tutaj też wrócić tą stronę. Tutaj grasanta, bo tak. O! O, to jest ta... A, to jest ta nowa karta. Okay. No i tutaj. Bo tam też jakby trzeba wzmocnić się. Mimo tego, że tutaj mogło się bardziej przydać, to... Trzeba być sprawiedliwym, porówno to robić. Bractwo tutaj, wędrujący też tam. Złotego łucznika do widzenia, bo i tak nie będę go używał. Jakaś dobra karta w ogóle tu jest? Winiarnia. Winiarnia mi się wydaje sensowna. Jakkolwiek niestabilna może, tak naprawdę sensowna. I tak. Jeden nam zaraz przejdzie na mieszczura. Więc fajna sprawa. Napój z miodu. Tutaj mam ich sporo po prostu najemników. Ostatni. Tak, tu trochę murek trzeba podbudować. Tam potem zaraz też. Zboże oczywiście. Przydałoby się coś sobie nam utrzymywać najemników w ryzach. W sensie, wiecie, coś innego niż tylko napoje z miodem, bo jednak na nich aż tak polegać nie można. Patrzę na to, że moje przytasowanie trwa 10 sekund, a on daje 10 sekund. Jeśli w jakimś przetasowaniu się nie trafi, to po prostu wychodzimy na zero. Natomiast jeśli by się w każdym przetasowaniu trafiało, no to wtedy można powiedzieć, że to jest dobrze trafione. I możemy podtrzymać ich na wieki wieku. No właśnie, idealny przykład jest tutaj. Tym razem nie trafiło się i jeśli teraz nie będzie chociaż jednego, to GG. Ale dobra, na szczęście było. Okej, tak, tutaj, bo czemu nie? Lepszej karty nie mogę, ekspansja, okej. O, publiczna, właśnie, fajna rzecz. Wezmę tak ekspansję terytorium, takie najbezpieczniejsze. Okej. Slumsy nie biorę slumsów. Dobra, domek. Tak. Napój z miodu oczywiście, że tutaj. Zatrudnienie trzech uczników. No po prostu... po prostu oczywiste, że musiałem dostać samych uczników. Nic się być nie mogło. A, dobra. Pojedna szczurnia. I dobra, tak weźmiemy. I w sumie może dobrym pomysłem byłoby też tutaj rozmieszczać głównie tych, którzy będą trwali tam głównie służbę. Czyli najemników, w ten sposób wiecie, będą się użyć tylko na jedną stronę, a tam gdzie mieli i tak kogoś, kto gdzieś się sam rozwijał szykowo. Z tym drogą dobra. Nie wiem ile jeszcze murów będą się położyć. Miejmy nadzieję, że za chwilę będzie już osiągnięcie zdobyte. Póki co tak. Łasice. Gdyby to było na wyższym poziomie trudności, większość kart, które posiadam, pewnie już była bezużyteczna. Tutaj trzeba mieć już naprawdę dobrą strategię na wyższych stopniach, żeby poradzić. Ale jak widać, na niższym, czyli na jedynce, czy nawet na zerze, nie jedynce, co jest tak spokojnie, że ja sobie to dokładał. I owszem, będę to czasami ginąć, ale wystarczająco... O. Oj.
Nie wiem, czy właśnie na koronacji trzeba było ulepszyć karty wojska. Powiem szczerze, jeśli tak, to mamy delikatny problem. Ale spokojnie. Szybko tylko zobaczę, bo tu mam zaraz listę przy sobie w notatniku. I zaraz powinno być wszystko. Ojej. Ojej. Niestety wygląda na to, że tak. Żeby mi się to udało, musimy mieć podejście do jakich mocy. Znaczy w sumie takich opcji. Okej. No w sumie Chosen One. Żeby Chosen One, nie wiem czy mam po angielsku napisane swoją drogą, ale właśnie żeby się dostać, to musimy mieć triumf szóstkę. Albo triumf, już mówię który. Trzeci, albo drugi. 6-3-2. Więc tak. Mamy 6-3-2, że tak to nazwę. Jeśli weźmiemy złoto, co jest nie lepszą, bo okazuje się, że będę miał szóstkę, więc tak. Nie będziemy w takim razie niczego tutaj zmieniać. Po prostu tak. I cóż. Wiem, że mogło to się wydawać dziwne, czy takie. No niestosowne po części, że żeby sprawdzać wszystko na bieżąco. Czas odcinka, ale no, powiem szczerze, czy muszę to sprawdzić, bo nie byłem pewien, co zrobiłem to. Okej, okay, kilku najemników tam, żeby ich dopomóc. Panie. I tak, rozbudowa definitywnie. Jakoś mam nic lepszego, to tutaj. Zatrudnienie i tak, grasant tu. Wędrowny rycerz tu. To tak, dla niego, bo tego i tak nie weźmiemy. I jakie wydarzenie z tym się dzieje. Tracisz całe złoto po sekundach. Zyskaj 190. O. Inne w ogóle. A, dobra, dobra. Już rozumiem. Powiedzmy, zaryzykuję z całym złotem. Nie powinno być aż tak trudno tutaj przezwyciężyć ich, więc tak, całe złoto nie będzie aż taką wielką stratą. Nowa karta, ulepszenie. Zresztą tego nie wiem, czy właśnie takie ulepszenie budynków też się nie liczy do tego, jeśli się liczy, co jestem lamą. To jest najlepsza opcja. I tutaj mamy dużo robotników, tutaj mamy ich trochę mniej, ale jak mówię, głównie tutaj chcę trzymać najemników. Więc cek. O, widzę, że niektórzy i tak zaraz odejdą. Więc przydałoby się to kombić z tym, żeby sobie chociaż jednego mieszczura ponownie. I z tego co widzę, będzie więcej mieszczurów może nawet. Tak. Najmniej dwóch, więc tak, sukces to wielki. Wiecie, sukcesem dla mnie jest każdy mieszczur, którego pozyskam w jakikolwiek sposób. Więc nawet nie będę może narzekał. Dobra, wszystkie mury są sprawne. Nie, ten nadal niesprawny, ale spokojnie, poradzimy sobie. Oczywiście i niestety wina jeszcze nie ma. Ciekawe, winiarnia. Rozumiem, że winiarnia, wino to sprawa, ale to co tutaj widać, bardziej przypomina cydr niż jakieś takie wino, więc ciekawa sprawa. Dobra, jakieś wydarzenie? Jajko. Oczywiście. Oczywiście, że jajko, no. Naprawdę, wy się jeszcze wypytacie? Okej, okay, nie jest dobrze, tracimy wszystko. O, radziliśmy sobie jednak. Terytorium albo legendarka, jakaś dobra legendarka jest. Nie. Więc tak, to. I definitywnie dostawiam i to, i to. Nadal będąc na, powiedzmy, minimalnym
dochodzi. Teraz zobaczmy, co stracę na tym. Mur. Bo tylko mur. Właśnie, muszę coś odrzucić, to... Niech będzie, że odrzucę. Dobra, bo to nie jest aż takie istotne. Najemnik. I tak, z tych opcji muszę szybko kupić mura. Jak mówię, chcę po prostu osiągnąć maksymalny rozrost boczny, jaki istnieje. Nie wiem, jak to ma zadziałać do końca. No, chcę po prostu spróbować. No i niestety tutaj może ich trochę poginąć. Gdyby miał okazję to szybko napić z miodem. Dobra, mur. I ciekawe, czy jeszcze dalej będę musiał rozbudować, czy to już koniec. Chyba tyle. Niebiesy jeszcze są trochę, ale nie widzę opcji. Więc tak. Nie wiem. Ale zresztą niedługo się zobaczy. Póki co, próbujmy jak najdłużej przetrwać i wybronić te wszystkiego. Dopóki mam jeszcze okazję. Gospoda, nie wiem, czy powinienem ruszać, ale już trudno ruszyłem. Też nie jest możliwe, żeby ruszać od razu, ale ruszę, bo czemu nie? I niestety wrogowie przeżyli. Ale okej, dobra. Teraz powinno być trochę lepiej pod tym względem. Mamy też chujkę, która tutaj powinna sobie poradzić. Tak, rozbudowa. Zdobyć kartę, albo zdobyć kartę jakaś dobra do zdobycia. Nie. Więc bierzemy rozbudowę. I dobra. Mur obronny, można tu postawić, czy nie? Po raz kolejny pytam. Nie można, więc jeśli nie można, to... Tak, tylko że maksymalna granica, wiecie, dochodzili, że w ogóle max w całą stronę mieć całkowicie. I mamy ich tutaj 7. Obawiam się, że może nie wystarczyć. Więc tak, nie wydaje mi się, chociaż coś jeszcze dorzucę. Rozbudowa na to w sumie, tak. Może niedługo zdobędziemy w końcu coś, co pozwoli nam na tyle sobie wzmocnić naszą armię, że będziemy mieli w końcu jakieś stałe jednostki, nie tylko najemników i robotników. No, pomijając kwestię tego, że będziemy mieć jedno takie tutaj, co się nazywa... Ojej, prawie zepsułem. Karex. No tak, z jajka się wypływa Karex. Oj. Padłam. No i przytasowanie totalnie bez wyjaku. Nope. No i za dużo mam naprawdę takich zbędnych elementów. Dali. No nie jest dobrze. A, tutaj w ogóle nie mam żadnych oddziałów, też się okazuje. Aha, mam jednego takiego. Nie, wiecie co. Było blisko. Ale padłem na zerówce. Posłuchaj mnie uwagę. Ej, no niestety. Było naprawdę blisko. Ale nie ogarnę tego. Za dużo ich idzie. Naraz. Ej, nie ma żadnych oddziałów. Nam. Więc dobrze było, ale no niestety. A niestety. Przegraliśmy. Więc totalna porażka. Ale następne podejście, które będę robił, spróbuję ponownie takie samo. Może nie kupcy, ale być chodzi o sam w sobie zamysł. Bez dystansowców i tak dalej. Aż nie wiem, czy bez dystansowców, bez ulepszania i w ogóle wszystkie takie challenge naraz. To dobry pomysł. I tak pod tym względem powinienem się zgodzić, że to może być głupie. Ale dobra, trudno.
No nie udało się, odcinek będzie krótszy, ale to tyle, więc jeśli wam się podobało, to fajnie. I teraz powtórzę to, co mówiłem też na głośnikach parafialnych. Zostawcie tego lajka albo subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I tak, nie lubię, jak się przypominać, ale bardzo byłoby miło, gdyby tak się stało, bo nie ukrywając. No, sam chciałbym zobaczyć po prostu, że ktoś naprawdę skupia się na oglądaniu tego i dotrwał do tej końcówki czy cokolwiek. Ale dobra, to już tyle, więc dziękuję wam bardzo i trzymajcie się, do zobaczenia, hej!